Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj wzywam wszystkich kontrkandydatów do debaty. Prezydent Andrzej Duda nie odpowiada na żadne pytania niezależnych dziennikarzy i dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby nie było kolejnej ustawki, tylko żeby była prawdziwa debata, prawdziwa rozmowa pomiędzy kandydatami. I dlatego proponuję jedną debatę i apeluję do wszystkich stacji telewizyjnych o porozumienie i do wszystkich sztabów o porozumienie, żeby była jedna debata w pierwszej turze, którą przygotują stacje telewizyjne, w której kandydaci będą odpowiadać na pytania wszystkich redakcji, ale także będą mogli zadawać sobie pytania nawzajem. Dlatego, że już dosyć gładkich formułek wygłaszanych przez kontrkandydatów. Dzisiaj Polki i Polacy mają prawo do tego, żeby poznać wszystkie poglądy i opinie wszystkich kandydatów. I taka debata powinna się odbyć w kolejnych tygodniach, w pierwszej turze. Ale proponuję również zupełnie nową formułę, arenę prezydencką. Formułę, której jeszcze w Polsce nigdy nie było. Gdzie wszyscy kandydaci będą odpowiadać na pytania redakcji, 10 redakcji, od lewa do prawa, na 3 pytania z każdej redakcji. I właśnie dzięki takiej formule areny prezydenckiej będziemy mogli poznać prawdziwe poglądy wszystkich kandydatów. Koniec już z unikaniem odpowiedzi na pytania. Koniec z klepaniem wytartych formułek. Chodzi o to, żebyśmy mogli wreszcie zadać sobie pytania i żeby ta debata odbyła się na nowych zasadach. Na zasadach prawdziwej areny prezydenckiej. I jeszcze jedna rzecz. Drodzy Państwo, jeżeli Polacy mi zaufają i zostanę wybrany na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, obiecuję, że raz na miesiąc będę organizował konferencję prasową, na której będę odpowiadał na wszystkie pytania dziennikarzy, a nie tylko tak jak prezydent Andrzej Duda, na pytania dziennikarzy zaprzyjaźnionych.